Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 34. odcinku mojego podcastu. Audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii oraz rozwoju osobistego. Dziś zapraszam Cię na rozmowę z Miłoszem Brzezińskim. Miłosz jest psychologiem biznesu, coachem, konsultantem w zakresie efektywności osobistej oraz społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych. Jest on także autorem moich ulubionych książek, czyli między innymi Życiologii, Głaskologii oraz Wy wszyscy, moi ja. Pomimo tego, że Miłosz nie ma zbyt wiele wspólnego z dietetyką, to bardzo dużo wie na temat motywacji, samodyscypliny oraz genezy naszych zachowań. Zaprosiłam Miłosza, żeby odpowiedział na pytanie, dlaczego ludzie mają tak duży problem ze zrzuceniem nadmiernych kilogramów oraz z budowaniem zdrowych nawyków żywieniowych. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Ja już kilkukrotnie pisałam na blogu, że jestem miłośniczką Twoich książek i żałuję, że nie są one lekturami w szkole, no bo myślę, że żyłoby się o wiele łatwiej, gdybyśmy posiadali taką wiedzę, którą dzielisz się w książkach. I właśnie ostatnio słuchałam Twojego audiobooka pod tytułem Wy wszyscy, moi ja i byłam bardzo zdziwiona, że Twoje podejście do diety, jakby opowiadałeś o zdrowym stylu życia i o diecie, jest bardzo bliskie mojemu sercu. I kiedy zacząłeś w ogóle mówić o diecie, to ja sobie pomyślałam, kurde, to trochę zaczyna się robić niebezpiecznie, bo szanuję Cię jako autora, ale jeżeli Ty mi tutaj zaczniesz głosić teorie na temat diety, które są niezgodne z prawdą, a nie jesteś dietetykiem, no to przestanę Cię lubić. Ale okazało się, że masz bardzo, bardzo dużo słusznych porad i w ogóle przemyśleń. Powiedz mi, dlaczego tak się dzieje, że bycie na diecie i odchudzanie się jest takie trudne? No myślę, że wiesz co, że wszyscy mają, jak to mówią, żuki gnojarze, każdy swoją kulkę w życiu kula. I nie jest to, jak wiemy, kulka diamentów. I czyli każdy ma swój kamyk w bucie, każdy ma swoją wojnę, którą toczy. I każdy ma swoją historię. Często jest to historia taka, podejrzewam, że my się w ogóle nie zastanawiamy, co się z nami w życiu dzieje. Takie komunikaty społeczne, zastanów się, co robisz, dlaczego tak się stało, to raczej one dotyczą dietetyków, terapeutów, tam mentorów, jak się ich spotyka. Natomiast my sami w ciągu dnia sobie takich pytań nie zadajemy. Myślę, że jako dietetyk masz wiele takich przykładów osób, bo w sumie jest to zjawisko społeczne bardzo popularne, że człowiek się na przykład w ogóle nie orientuje w ciągu dnia, że jest głodny. Przychodzi cały dzień i ja to w ogóle w ciągu dnia nie jestem głodny. Mnie się w ogóle jeść nie chce. Ja to w ogóle mam jakiś problem z głodem. Albo może bardziej spektakularne historie. Czyli na przykład, że mnie się w ogóle siku nie chce w ciągu dnia. No ja w ogóle ja nie mam takiego problemu. Ja w ogóle chodzę, mnie to się w ogóle nie chce. Potem się to sobie na przykład każe tam o 9 czy o 10 iść jednak przykucnąć na chwilę za przeproszeniem. I ona odpisuje albo teraz, wiesz co, kurde, poleciało, nie? Jednak coś się stało. Więc my powinniśmy, sądzę, zacząć od tego, żeby trochę, nie jakoś dokładnie, ale trochę wejść w kontakt z własnym ciałem. Dlatego, że wiele, zwłaszcza z takich emocjonalnych odruchów, które mamy, to są odruchy archaiczne. No, odruch głodu jest takim najbardziej chyba klasycznym przykładem czegoś, co już jest ewidentnie przestarzałe, dlatego że on w sumie powstał w czasach, jak powiedział Konrad Lorenz, w czasach niedoboru, czyli on sobie nie może wyperswadować, że jedzenia wystarczy. Bo u nas nigdy jedzenia nie wystarczało, było zawsze za mało. Więc jeżeli miałaś taką strategię, jaką być może mielibyśmy przyjąć dziś, wejdę i uszknę sobie winogronko, a reszta niech zostanie na później, to umarłaś, bo potem przyszła twoja babcia z ciotką, opędzlowały to winogronka razem z korzeniem i korą i ty po prostu umierałaś z głodu, a one siedziały najedzone, im tam na parę dni starczyło. I stąd my widzimy, że jak się tylko organizm z jednej strony pokapuje, że gdzieś jest w okolicy jedzenia, zwłaszcza jest tłuste i słodkie, bo tłuste i słodko jest zawsze dobrze. Jest to tania energia, dobra, na długo wystarcza, zwłaszcza jak jest tłusto, no to łatwiej nie zjeść pierwszego pączka niż drugiego, bo jak już się organizm pokapuje, to jest koniec. Zresztą ten sam numer dzieje się, kiedy jesteśmy głodni. Jesteśmy głodni, no to, jak mówią teorie,
zachowujemy się jak alkoholicy. Wszędzie widzimy żarcie. Możemy iść na przykład do teściowej albo do prezesa na spotkanie. Prezes coś do nas mówi, ale to z tego, jak ma ciastka na stole. I już my nie możemy się skupić, bo nasz organizm mówi, tego nie rozumiesz, durna Pało. Jest jedzenie przed tobą. Jedz, jedz. A my mówimy, czekaj, później też będzie. Jakie będzie? Jakie będzie? Odpowiedziałeś. My jesteśmy potomkami tych osobników ewolucyjnie, które żarły ile było. Jak było, to one jadły po prostu do oporu, a tego problem polega na tym, że po prostu było mało. No i mało i trzeba było się za jedzeniem nachodzić. Ono nie podjeżdżało, nie było w sklepie osiedlowym i tak dalej, tylko jak ktoś chciał zjeść, za przeproszeniem, paleo kiełbasę, to za tą paleo kiełbasą musiał się nadreptać, ona sama nie była, tak? Więc to się wszystko gdzieś tam rekombinowało. I to jest pewien kłopot, że my się zastanawiamy, że jesteśmy głodni, ale na przykład nie myślimy dlatego, a nie myślimy, to ja w ogóle... Coś teraz zjem, jak jestem głodny. To jestem głodny zasadnie, bo na przykład dawno nie jadłem. Ja jestem głodny, ale w zasadzie to mi się pić chce, bo też jest parę takich sytuacji, które opisuje literatura, że ludzie po prostu nie odróżniają sytuacji pragnienia od głodu, że mogłyby się napić wody albo tam sobie lubią wypić. Nie będziemy już, ja do końca nie wyglądam w talerz, ale po prostu próbują, pić mi się chce, to zjem schabowego. Nie? To jest coś, co tam wszystko nakręca. To jest pierwsza odpowiedź. Ale druga jest taka trochę bardziej z mojej działki i myślę, że też będzie dla Państwa interesująca, bo wnioskiem z pierwszej jest to, żeby jednak trochę swojego ciała słuchać. Nie przesadnie, bo jak będziemy ciągle się zastanawiać, co mi jest, no to już żadne środki przeciwbólowe nam nie pomogą. Jednak do szczęścia w życiu bardziej się opyla umieszczać tam inne sprawy i innych ludzi, a nie siebie. To powoduje, że my się trochę tym zajmujemy, łatwiej nam radzić innym niż sobie i tak dalej, i tak dalej. Tak o tym wiemy, ty też wiesz, ja też wiem, nasze życie jest łatwe, bo my ciągle radzimy innym, więc w ogóle jesteśmy na luzaku. Natomiast druga sprawa jest taka, że my jesteśmy o wiele bardziej sytuacyjni niż strategiczni i długofalowi. I tego nigdy nie bierzemy pod uwagę. W sumie trzeba się naprawdę nad tym dobrze skupić. Dam przykład, żeby być konkretny. Nie, na przykład do, nie wiem, kogoś takiego jak ty, pytam, o, dzień dobry, panie synu, co ja mam jeść? Bo ja tylko jak moja koleżanka je hamburgery, nic jej nie jest, ja tylko spojrzę i puf, od razu 3 kilo. I że to jest taka, że kalorie mam takie, mam pełną szafę kalorii. Kalorie po prostu całą noc zmniejszają mi ubrania. Co ja mam z tym zrobić? No i ty tam załóżmy mówisz tam, no musisz to, masz tam jakieś swoje złote porady. I ta osoba myśli sobie tak, dobrze, myśli sobie tak, idę do domu i tak będzie. Ale ty przekonałaś tę osobę, czy ja przekonałem, każdy przekonał sobie w tej konkretnej sytuacji. On był u ciebie w gabinecie, jego otoczenie było czyste, nie miało żadnych bodźców. Rozumiem, że ty nie opowiadasz wśród cukierków tego wszystkiego i takich różnych rzeczy, tylko tam masz wszędzie książki pod tytułem, że zdrowo jem i jestem szczęśliwy, albo jestem głodny i jestem z tego dumny. Tak, jakieś tam różne takie są historie. I osoba umieszczona w takim otoczeniu, tak, osobą empatyczną z jednej strony, ale z drugiej strony charyzmatyczną jak ty, ona ma umysł dość wyraźnie skonfigurowany na to, co jest do zrobienia. I wraca do domu i ten umysł ulega zupełnej rekonfiguracji. Wracamy do domu i pierwsze, co widzimy, to na przykład leży na stole pół pączka. Jak sobie myślimy, boż, tak dawno nie jadłem. Ale wyrzucić? Wyrzucić te pół pączka no, teraz? No nie można marnować jedzenia. Ostatnie pół. Tak, no nie wolno marnować. Ostatni raz w sumie. Profesor Sperber w ogóle, a propos tego, co teraz powiedziałaś, to jest bardzo dobra uwaga, powiedział, że inteligencja nie służy do niczego innego, jak do wytłumaczenia tego, co pozostało w naszej głowie na nieświadomym poziomie. Czyli jeżeli ty będziesz umiał to wytłumaczyć, to już jest okej. Okay. Na przykład w sądzie to pomaga, że przyjechałem dziewczynkę, ale ta dziewczynka w ogóle wybiega. Jak umiesz wytłumaczyć, to w ogóle ci pomaga jakoś społecznie to uzasadnić. My nad tym głównie pracujemy. Nie nad tym, żeby tego porcja nie zeżyć, albo żeby to już teraz zacząć, albo żeby go zjeść, ale sobie nie robić wyrzutów sumienia. Dobra, już go zjadłem, już był, nie wyrzuciłem, ale już teraz go nie będę. Nie, tylko ten kontekst na naszych plecach cały dzień siedzi, no przecież zjadłeś, to może od jutra, bo już dzisiaj się nie liczy, bo może od przyszłego tygodnia, bo już cały ten tydzień się nie liczy, bo go przecież zjadłem w tym tygodniu, bo ten tydzień jest skreślony i wszystko zmarnowane. I mamy to samo, to nie dotyczy tylko jedzenia, tylko chcemy sobie coś zrobić, nie wiem, w domu. Przyjdziemy, mówimy tak, siadam, nie lubię odpowiadać na maile, otworzę komputer i odpowiem na wszystkie maile. I otwieramy komputer, jest tam
do połowy, od razu nam się otwiera, zapomnieliśmy o tym, do połowy obejrzany odcinek TEDa o jakiś temat, który lubiliśmy. Kurde, tak w połowie obejrzany i nagle nasz palec, co robisz palcu, co robisz? I on tak pyk i to jedzie dalej, nie? I tak oj, dobra, już się zaczęło, to już, bo potem no to już zapomnę, co było na początku i już się zaczyna mielić i już idzie. To jest główny problem, dlatego że my wiele z tych rzeczy, moim zdaniem, samo istotne jak pierwsze, z mojej działki jakby bardziej istotne jest, że my nie organizujemy otoczenia wokół siebie, tylko próbujemy na swoją silną wolę zadziałać często inaczej niż to otoczenie wygląda. Czyli jak mówi reguła Ulissesa, Ulisses to była ta postać, która tam wracała do domu i niby że do żony i płynął przez kraj syren, te syreny go wołały, a marynarze przywiązywali się do masztów, bo zakrywali sobie oczy albo uszy, a inni mówili, ja to wytrzymam, bo chcę posłuchać tych syren. I potem się okazywało, że skakali do wody, bo jednak nie wytrzymali. Więc prawdziwy Ulisses, taki powiedzielibyśmy psychologiczny, behawioralny, po prostu tamtędy nie popłynie. W ogóle nie będzie tego miał. Dla mnie podstawa do wdrażania w życie, najskuteczniejsza, jaką mamy, to jest po prostu manipulacja otoczeniem. Tak jakbym, jak niektórzy badacze zdrowego jedzenia mówią, nie próbuj podwiesić swoich nawyków żywieniowych na swojej silnej woli, bo ona jest po prostu za słaba. Mechanizm szukania jedzenia, kiedy stajemy się głodni, jest o wiele silniejszy niż większość osób jest w stanie znieść. Jest po prostu, to jest mechanizm, po prostu nie chce, żebyśmy umarli. On myśli, że my chcemy go zabić, jak zaczynamy mu dostarczać mniej kalorii niż normalnie. A mikrobiom, wszystko się w nim burzy. Więc jeżeli nie chcemy czegoś zjeść, to albo tego powinno nie być, albo to powinno być trochę trudniej dostępne. Nie jakoś specjalnie, bo można sobie położyć jabłuszka na wierzchu, a krówki w Pawlaku. I to już czasami niektórym wystarczy, bo teraz weź się zlecz z łóżka, przestaw drabinkę, idź do Pawlacza, jak się spać chce. Już trudno, już zjem to jabłuszko. Ale manipulacja otoczeniem przede wszystkim, ale do tego właśnie trzeba oddać refleksję. Okej, ale powiedziałeś w sumie, że nie warto polegać na naszej silnej woli. No moim zdaniem motywacja jest bardzo przereklamowana. Okej, ona nas popycha do czegoś, ale ja jednak wierzę w budowanie silnej woli i że silna wola to jest trochę jak mięsień i jeżeli wprowadzamy jakieś zdrowe nawyki i to nam trochę wchodzi w krew i wtedy dobrze jest polegać na tej silnej woli. Czy twoim zdaniem silna wola w ogóle przegrywa z tym, że mamy jakieś otoczenie? No bo powiem ci na moim przykładzie, że teraz, kiedy ja mam bardzo takie nawyki żywieniowe zdrowe, dla mnie mam we krwi na przykład chodzenie na treningi i to jest dla mnie bardzo proste. Jeżeli jest pudełko ciasteczek obok mnie, to ja ich nie tknę, bo jakby wiem, jaka jest cena, jaką trzeba zapłacić i tak dalej. Więc ja polegam akurat w tej kwestii na silnej woli, ale na przykład jeżeli chodzi o kupowanie nowej sukienki, no to już nie mam aż takich silnych nawyków, dlatego na przykład nie chodzę do centrum handlowego, bo jeżeli ja pójdę do tego centrum handlowego, to ja wtedy pewnie sobie coś kupię, bo jestem kobietą i akurat tutaj nawyki nie mam, nie mam aż tak dobrze zbudowanych nawyków. Czy twoim zdaniem ta silna wola w ogóle nie ma znaczenia? Czy w ogóle nie warto na niej polegać? Dobre pytanie. Po pierwsze, my jesteśmy w nieco innej sytuacji czasami, czyli na przykład ty jesteś w innej sytuacji. Ty się tym zajmujesz, zeżarłaś na tym zęby. Cały twój organizm wspiera twoje zdrowe jedzenie. Jesteś tak obczytana tym wszystkim, że jak się pojawi jakaś myśl, to masz milion myśli, które w sumie idą na pomoc tej jednej myśli, żeby zjeść szybki cukier. Tak, że szybki cukier to coś tam, że nic nie daje, że to masz jakieś tam masz predyspozycje genetyczne. No nie wiem, no, masz mnóstwo pomysłów na to, co zrobić. Więc zawsze rozum jest dobry, czyli jak już się zaczynamy interesować w ogóle na przykład dietami, choć dla mnie słowo dieta ma bardzo wyjątkowe znaczenie, dlatego że dieta jest dla mnie w moim odczuciu jakimś momentem, w którym ja jem inaczej, a potem już nie będę mógł tego dalej robić i to wtedy w sumie. Nie będę do końca wiedział, czym mam się zająć. No i najczęściej jest taka sekunda i się robi fum i jestem z powrotem w tej samej wadze, co byłem, albo wyższej, tak? Mówi się o tym efekcie jojo. Więc ja raczej uważam i z tego, co widzę w tych wynikach badań, no bo ja też nie mam swoich własnych obserwacji na temat, że raczej mówi się ludziom, żeby w ogóle zmienili styl życia. Było na poziomie ich tożsamości, że ja po prostu patrzę, co jem. I się zastanawiam nad tym, co ja jem.
jest. I nawet jeżeli ktoś wytrwa w diecie, a jest takich osób niedużo, zdaje się 5% jest takich osób, to są to osoby, które się już potem do końca życia cały czas interesują tym, co jadły. Znaczy one są pasjonatami tego, co jedzą, ile, zastanawiają się, czy nie zjeść tylko połowy tej potrawy, którą dostały i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwo macie takie hobby i pasje, no to pewnie okej, ale umówmy się, większość z nas nie ma. I dlatego, jeżeli ktoś się czymś zajmuje, czyli tak jak ty na przykład dietami, albo ja się tam zajmuję czymś, jak ktoś się zajmuje kalarstwem, to każdy potem mówi, że no już po 10 latach jest prosto. No po 10 latach jest prosto. Jan Paweł II powiedział, że pierwszych 17 języków jest tylko trudno, jak cię uczyć. Potem już jest prosto. No ja mu wierzę. Tak jak po 10 latach studiowania diet, bycie na diecie generalnie jest proste, no bo już ci, tak ci przeora perep, przecież po prostu myślisz na zupełnie. I to jest jedna sprawa. Jedne rzeczy nam przychodzą łatwiej, drugie trudniej. Widzisz, mnie łatwo przychodzi kupowanie rzeczy, których nie kupić, ale z jedzeniem mam większy kłopot. Ale widzę różnicę. I tak a to u ciebie odwrotnie. Tak? Masz z jedzeniem sobie wypracowywać, że masz mniejszy i tak dalej. No, dla ciebie przychodzą ludzie, którzy nie mają problemów tam, nie wiem, z wychowaniem chomika. Choć wiecie wam, czy czasami takie tematy się pojawiają, ale akurat widzisz wszystkich takich, którzy mają akurat kłopot z tym swoim kontaktem z wewnętrznym głodomorem i nie zadają sobie codziennie pytanie, kogo karmię, tak? Czy karmię kogoś, kto jest smutny, czy karmię kogoś, kto jest wściekły, bo jak jestem zły, to mi się chce jeść, czy karmię kogoś, kto jest obrażony, bo jak jestem obrażony na cały świat, to wtedy hashtag foch, jem, a pęknie i tak dalej, i tak dalej. My potrzebujemy wtedy takich osób, takich protest społecznych, które zadadzą nam te pytania, których my sobie sami gdzieś tam nie potrafimy zadać i to pomaga. No, bo wiemy od niepamiętnych czasów, że osoba mentora przyspiesza czas. My do tego sami dojdziemy, ale może jak zaczniemy chudnąć, kiedy mamy lat 70, to może lepiej zacząć chudnąć, kiedy mamy na przykład lat 30, tak? Zakładając, że tej wagi jest za dużo, bo może to czyli być za mało. Więc to jest sprawa związana z silną wolą. My w ogóle, silna wola jest istotna, to bez wątpienia, ale ona ma momenty motywacji, ma strasznie krótkie. My to też możemy w diecie wykorzystać w takim zdrowym jedzeniu. Możemy to na przykład wykorzystać w taki sposób, że my robimy sobie jedzenie i przygotowujemy swój plan jedzenia na cały dzień wtedy, kiedy nam się akurat chce. Czyli najczęściej rano, albo po takiej wizycie, albo coś tam, może sobie pudełka zamawiać, jak ktoś chce to sobie robi jakąś sałatkę, jak ktoś chce to sobie robi coś innego, dlatego, że będzie taki moment na pewno, że po prostu będziemy, jak już się obudzi wieczorem świnia, to już jest koniec, tak? To świnia po prostu musi żreć i pomimo tego, że wiemy, to już stare powiedzonko, że pingwiny to jaskółki, które żarły po 18, to tych teorii dotyczących jedzenia jest masa, ale jak się zrobimy głodni, to się zupełnie inna część nas odzywa. Część, która po prostu nie chce umrzeć. Ona się boi, że tego jedzenia już nigdy nie będzie. Dlatego często się też mówi, że bardzo przybierają na wadze osoby, które jedzą za mało, a nie za dużo, wbrew pozorom. Także powinien być taki moment, że ty odjadasz, organizm się uspokaja, że mu zakładają, że on jest w ogóle tam zbilansowany, że mu starta, a potem już nie będzie takiej świni mocnej wieczorem, bo ta świnia, można ją ugłaskać, że jutro znowu będzie żarty. I mówi się na przykład, że wtedy jak planujesz rano dzień, to rano sobie robisz sałatki. Sałatka ma wiele zalet, ale ma też jedną wadę. W sumie dwie ma wady. Pierwsza jest taka, że sałatki są niesmaczne. Umówmy się, jak postawimy do wyścigu sałatki, cukierki i mięso, sałatki są po prostu niedobre. Czy można spróbować, tam jest jakaś walka, ja wiem, że weganie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko super fajne, ale niestety sałatki są, warzywa po prostu przegrywają smakowo zresztą. Mało tego, my wiele z tych warzyw już tak zmodyfikowaliśmy, że one są smaczne, ale z kolei nic z nich nie ma. I z tego, co tam gdzieś wypytałem z twojej działki, dobrym przykładem takiego warzywa jest sałata lodowa. Sałata lodowa jest smaczna, ale jest już tak bardzo nic w niej nie ma, że nawet się na jedzenie dla chomika nie nadaje. Już po prostu nie dla królika, po prostu, bo jest smaczna. Dlatego niektórzy dietetycy mówią, że my za bardzo zabrnęliśmy w to, że jedzenie musi być pyszne. I to jest jeden z ciekawych wątków, który tutaj poruszyłaś. Jedzenie jest zjawiskiem społecznym. I my już mamy przykłady na to też w badaniach, że jak się człowiekowi odejmie całej przyjemności w życiu, to on po prostu dostaje stanów depresyjnych. My sobie nie możemy dokładać restrykcyjnych
systemów w życiu, a system jedzenia jest jednym z takich, żeby sobie odjąć całą przyjemność i wtedy się dobrze poczujemy. Musimy robić, oczywiście niektórzy tłumaczą, że jak się nażrą landrynek, to wtedy jest w ogóle szczyt szczęścia. Może to im się tam klei z dopaminą, bo rzeczywiście super nieźle się klei z dopaminą, tylko już oboje wiemy, jak było do tej pory w historii świata słodkie, to było też często zdrowe, a teraz mamy ten wyjątkowy moment, że coś może być słodkie i tam po prostu nic więcej nie ma i organizm się jeszcze nie pokapował, tak jakby nie zdążyliśmy do tego doewoluować. Więc to też trzeba wziąć trochę na rozum, ale jak idziemy na urodziny do znajomych albo na święta, które lubimy i wszyscy sobie zjedzą, a my patrzymy po stole i liczymy kalorie, co też zresztą jest bez sensu, albo to my możemy, albo gdzie czegoś nie ma, bo tam to mam dużą część tej przyjemności społecznej wywołanej jedzeniem odbiera. Tym bardziej, że jak podejrzewam, też masz takie doświadczenie, bo to zdaje się być popularny wniosek w branży, że jak ktoś zaczyna stosować jedną restrykcję w jedzeniu, to zaraz mu się tak podoba, że zaczyna robić drugą. Nie je cukru, to potem nie je glutenu, to potem nie je laktozy, nie je glutenu, laktozy i cukru, to potem to zaraz znowu coś wymyśla, tego jeszcze tak, nie będzie jadł. I to go tak nakręca, że w końcu już idzie na imprezę, wszyscy się dobrze bawią, a on myśli, czy nie polizać talerza portolanowego, bo chyba tylko w tym ma. Tak? I tak nie można żyć, mówiąc bez ogródek, tak? Bo z jednej strony się cieszysz, znaczy powinnaś się cieszyć, ale z drugiej strony jest ci smutno. Więc my nie możemy się tego odejmować. Tylko z jednej strony jedzenie musi być smaczne, ale pogoń za tym, żeby jedzenie było pyszne, nie jest konieczna. Nie musimy jeść tylko tego, co jest wyjątkowo pyszne. Trzeba się dobrze zastanowić, no i do tego się jakaś wiedza przydaje, co my właściwie do usłuchamy. To jest, widzisz, jakaś refleksja, którą się trzeba poddać. Ale znowu się radzi, żeby po prostu jak masz taką refleksję, masz taki moment, że się dobrze czujesz, to żeby sobie zrobić sałatkę, czy zrobić sobie coś, co będziesz chciała, czy uszykować kiszonkę, na ten moment, kiedy motywacja będzie mniejsza. Dlatego, że jak wtedy otworzysz lodówkę, to najczęściej zjesz to, co jest gotowe. Po prostu. Czyli jeżeli zobaczysz marchew, a ona jest nieoskrobana, zobaczysz tam jakieś inne warzywa. No warzywa trzeba przygotować. One gotowe nie są dobre najczęściej do jedzenia, przynajmniej nie umyte, no bo trzeba je umyć, żeby tam potem nie chudnąć od robaków. I to, a parówka na przykład, ona leży tam. Już w ogóle nie trzeba nic robić. Można, ona jest już. Ona już jest cała twoja, nie? I możesz po prostu, ona czeka, że to otworzy tą lodówkę. I teraz ty myślisz, że tak, jest 22:30, myj to, cała rodzina śpi, będziesz tym zlewem hałasować, to będziesz skrobać, to chcesz przywiązać, to to szeleści. A to po cichu sobie wyszło, nikt nie będzie wiedział. Jak nikt nie będzie wiedział, to nie szkodzi. I dlatego mówisz, że jak masz taki moment, że ta motywacja jest, żeby sobie przygotować żarcie na te momenty, w którym jej nie będzie, bo on na pewno nadejdzie. On na pewno nadejdzie. I wtedy sobie tam jakoś to uzupełnisz. I do tego motywacja się przydaje. Kolejnym ciekawym patentem, który my też mamy na momenty niskiej motywacji, jest to, że my po prostu czynnik sytuacyjny, o którym powiedziałem, czyli że cały czas nasze życie, że my coś planujemy, ale zakładamy w momencie planowania, że się będziemy poruszać w próżni. A tymczasem my wchodzimy do domu, chcemy złapać odkurzacz, a to na przykład kot wymiotuje, tak? Albo dziecko mówi, że właśnie wróciło ze szkoły, bo pielęgniarka jadła słabo, było chore. Nie, czekaj, ten odkurzacz jest nieważny. To jest żartem. I ten sam problem mamy z lodówką. My idziemy do lodówki najczęściej na tym dużym automatyzmie, otwieramy ją. No i oczywiście mogą tam być same dobre rzeczy, bo często tak jest, że jak jedna osoba je tylko wiórki dla chomika, to już w całej rodzinie każe jeść te wiórki dla chomika, bo teraz wszyscy będziemy zdrowi. To spotyka się z ostracyzmem społecznym, ale może być też tak, że my na przykład wieszamy post-it, to jest w sumie mega chwytliwym patentem, bo powieszenie post-ita na lodówce pod tytułem jem zdrowo i za każdym razem nauczenie się, że ja go przeczytam i zastanowię się, co przeczytałem, czy to przeczytałam, bardzo pomaga. Czyli takie zmienianie naszej świadomości i postrzeganie siebie, że ja nagle jestem osobą, która je zdrowo, więc później się zastanawiam, jak otworzę lodówkę. Znaczy to jest w ogóle, to jest zmiana na poziomie tożsamości. My w ogóle zmiany na poziomie tożsamości postępujemy jako bardzo trwałe, bo chyba powinienem powiedzieć, że my nie mamy problemu w ogóle psychologii z inicjowaniem zachowań u człowieka. Jak przyjdziesz, kogoś postraszysz, że dostanie raka i umrze, to on zje. Ale mamy problem z podtrzymaniem tej zmiany. Zdaje się, Amerykanie jakiś czas temu opublikowali takie wyniki, że 50% pacjentów po roku już nie bierze leków systematycznych, które dostała. Czyli idą do lekarza, lekarz im coś tam stwierdza, najczęściej jakiś progres, jakiegoś tam czynnika,
kłopotliwego, oni na to biorą tabletki, on się trochę tam uspokaja i dostają je, bo z różnych powodów tam mają wytłumaczenie, że drogie, że nie po drodze, że zapomnieli, że przecież ich już dawno nie boli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc medycyna też się z tym boryka, nie tylko my. My mamy wszędzie ten kłopot i ze sobą też mamy taki kłopot. Raz sobie zjeść marchewkę, no to już człowiek wmusi i zje, nie? Na obiad wiem, tak jest spokojnie, już dzisiaj jadłem mięso, w ogóle w tym tygodniu, czerwone, teraz sobie poszukam takiej sałatki, sobie zjem tutaj takie warzywa, mało pokrojone, to pochrupię i na zęby zdrowo i na serce, wszystko super, no ale potem przychodzi kolacja i człowiek mówi, kurna, no taka, żebym był głodny. Dokładnie, bo zatem mam już jakby odbębnione, nie? No, więc podtrzymanie zachowania jest mega trudne i jednym ze sposobów, skuteczne to nie powiem, ale na zwiększenie szansy, że to zachowanie zostanie podtrzymane, jest to, że ja aktywizuję cały czas wartości. Jednym z takich aktywizatorów wartości właśnie jest taka kartka. Z tego co wiem, ktoś też wyprodukował taką śmieszną świnkę. Widziałaś taką świnkę, którą się stawia w lodówce i jak się włącza światło, to ona chrumka? Tak, no. Tak. Dla mnie jednak przekaz werbalny jest lepszy. Poza tym świnka... Ona jest taka, ona śmiesznie wygląda i to jest w ogóle fajne i jest sarkastyczna, ale ja w ogóle sarkazmu jako metody wychowawczej czy podtrzymujące zachowanie nie lubię, bo ona jest dość dyskredytująca. Nie możemy ciągle na konflikcie budować motywacji, raczej budujemy ją na zasobach. Wolę takie sformułowanie, że jem zdrowo, taki w cudzysłowie magnes na lodówce, który jak zanim otworzy drzwi, zanim mój umysł się ukonstytuuje na to, co ja zobaczę w środku i tak takie Ave Maria, bo tam leżą takie i kiełbaska, i niedojedzony kotletutek, i ziemniaki zrobione, i majonezik, i mój mózg tak zanurkuj w to, nie? To zanim to się wszystko zadzieje, to ja mam taką myśl, jakby już taką zbroję sobie buduję, że nieważne, co tam się stanie, jak otworzę, to część rzeczy jest dla mnie niewidzialna. Tak? Bo ja jem zdrowo. Tak, bo jem zdrowo, bo jem zdrowo. No i oczywiście z tym zdrowo, to też jakby bardziej pewnie naszym słuchaczom, że każdy ma swój genotyp, no, jak do jakiegoś stopnia się tam badamy. W jednych sytuacjach ktoś się odżywia, bo ma jakiś problem z żołądkiem, na przykład nie może jeść rzeczy, które są pikantne, bo od razu gotowa. A z drugiej strony mamy takich osoby, które są super smakoszami. One na przykład mają bardzo dużo na języku kubków smakowych, w związku z tym one bardziej wolą takie potrawy, które są smaczne i zresztą rzadko są otyłe przez to. Natomiast mamy takie osoby, które mają mało kubków smakowych, podobno jak twierdzi pani profesor, która się tym zajmuje i one w ogóle wolą takie potrawy, które są pachnące, dlatego że to ten zapach od tyłu trafia do jamy nosowej i wolą też wtedy potrawy, które są pikantne. No to wiadomo, że jednym nie zalecimy jednego, a drugim drugiego. Mamy osoby, które na przykład bardzo źle, bo w całej ich rodzinie są problemy z cholesterolem, na przykład z triglicerydami. Czyli wiemy, że one w ogóle, nikt nie powinien ich z tego, co pojawia się często w badaniach, jeśli chodzi o diety, to tylko tak, jeżeli jakaś długoterminowa dieta ma pasować, to taka wolnocukrowa jest najbezpieczniejsza. Nie jem niczego, co szybki cukier mi wpuszcza do krwi. Tak, jakiś taki, tylko wszystko, co potrzebuje czasu, żeby się rozłożyć. Generalnie dobra strategia na całe życie. I są takie osoby, które mają niskie triglicerydy, pomimo tego, że jedzą dużo takiego szybkiego cukru i nic im nie jest, a niektórym wystarczy, że spojrzą na cukierkę, bo mają takie predyspozycje genetyczne. Więc w sumie ja też swoim klientom, którzy do mnie z problemami żywieniowymi, rzecz jasna, ale przychodzą z takim, że się nic nie chce, to radzę, że jeżeli chcą jakiś użytek ze swojej rodziny jeszcze zrobić, a uważają, że rodzina im tylko w życiu przeszkadza, to żeby popytali, na co wszyscy są chorzy. Bo oni już najczęściej wychodzili swoje do lekarzy, żeby się dowiedzieli, na co się u mnie w ogóle umiera w domu, z czym czego my nie trawimy, co się dzieje. Potem chcę zobaczyć, czy u niego coś takiego tam podobnego się nie dzieje. Że niby fajnie na przykład zjeść cukierka, albo fajnie jest zjeść dużo cukru, ale potem następnego dnia się głowa boli. Nie? I potem się okazuje, że na przykład właśnie w tej rodzinie ten triglicerydowy problem jest taki bardzo duży i takie wywiady z babcią i z dziadkiem, kiedy tam lekarz ci mówi, są bardzo fajne, bo to długo opierać się w swoich przypadłościach, bo wszyscy dojdziemy do tego momentu w życiu, że to będzie jedyny temat, ale on jest też dla nas bardzo użyteczny. I wtedy ja też stosuję do siebie, że mogę niektórych rzeczy zjeść trochę więcej niż nie będzie, a niektórych no w sumie no niestety. No i muszę też patrzeć na swój organizm, co on mi mówi, tak? Bo ktoś może powiedzieć, że powinienem mieć mało czegoś, ale ja mam na przykład duży problem, bo mam mało na przykład żelaza we krwi. Tak? Więc muszę się zastanowić nad tym mięsem, tak? Co ja mam zrobić zamiast niego, albo w jakiś sposób robione inne rzeczy,
żeby nie były za bardzo przetworzone, żeby jednak to żelazo wróciło. Każdy się nad sobą zastanawia i to jest, no widzisz, no to jest, wracamy do tego pierwszego punktu, czyli ten moment autorefleksji, do którego na przykład ty się przydasz, to sobie jak ty, tak? Jesteś takim chodzącym infohubem dotyczącym wielu pytań, które sobie człowiek powinien zadać. Jak się czujesz rano? A kiedy? A jak nie możesz zasnąć? A może jednak powinieneś trochę cukru zjeść wieczorem, bo wiele osób ma problem z cukrem i nie może spać wieczorem, ale jak sobie nałożę tak na czubek łyżeczki pod język, to potem zasypnę. Ludzie mają jakieś takie sprytne patenty, żeby sobie z tym poradzić i sami z tego, z powietrza tego nie weźmiemy. No. Dobra, ale tak podsumowując generalnie to, co ustaliliśmy, no to przede wszystkim każdy z nas jest inny i moim zdaniem jedyna skuteczna dieta to jest taka dopasowana do nas, czyli przede wszystkim do naszego stanu zdrowia, do tego w sumie, co się dowiedzieliśmy o naszej rodzinie. Musimy też przeanalizować nasze zasoby, no bo nie ma co w ogóle polegać na motywacji. Samodyscyplinę, powiedzmy, możemy zbudować. No i tutaj w sumie dochodzimy do momentu, kiedy staramy się budować jakieś nawyki. Ty w swojej książce pisałeś o nawet nie nawykach, tylko o nawyczkach. Powiedz mi, tak, czym są te nawyczki, jak możemy je wykorzystywać i po co? Nawyczki to jest takie zjawisko stworzone przez BJ Fogga, który zaczął pracować nad tą teorią u siebie na uniwersytecie, jest zresztą światowej klasy ekspertem w tym zakresie. On założył, że jeżeli my nie realizujemy jakiegoś celu, to znaczy, że ten cel jest za trudny. To jest było jego pierwsze założenie, od którego się w ogóle zaczęła praca nad nawykami. Czyli musimy go zmniejszyć. Musimy go do tej pory zmniejszać, aż w końcu to zrobimy. Czyli to będzie coś zupełnie małego. Czyli na przykład nie możemy zjeść całego szczypiorku, tylko powąchać. Nie możemy powąchać, tylko dotknąć. No cokolwiek. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlatego on to nazwał nawyczkami, a nie nawykami. To są zupełnie malutkie rzeczy, są pewnym preludium. One powodują, że zwiększamy szanse na to, że to się zrealizuje, a dwa, budują poczucie własnej wartości. Które to poczucie własnej wartości, być może w takim ogólnym rozumieniu, jest tym, czym się uważamy za fajnych czy niefajnych. Ale poczucie własnej wartości, jak pokazują badania, wypompowane w ten sposób, na nic nie wpływa. Poczucie własnej wartości powinniśmy my rozumieć jako bardziej jak wskaźnik paliwa w samochodzie. Czyli jak my go złapiemy, ten wskaźnik, go pociągniemy palcem w prawo, to paliwa od tego nie przybędzie. On pokaże, że jest więcej paliwa, ale my się nie czujemy lepiej od tego. Poczucie własnej wartości, w takim najprostszym rozumieniu, nie wiem, czy nie pójdę do jakiegoś psychologicznego piekła za to uproszczenie, jest percepowaną przez nas, czyli możemy to widzieć, percepowanym stosunkiem sukcesów do porażek. Czyli my musimy generalnie, żeby mieć poczucie własnej wartości, coś robić. No i stąd tak skupiając, jak ktoś ma stany depresyjne, to najpierw idzie do terapeuty, terapeuta albo psychiatra mu zapisuje leki, on się czuje lepiej, może się za coś zabrać i to jeszcze nie zmienia jego poczucia własnej wartości. Dopiero jak się za coś zabiera, to terapeuta z nim pracuje, co by to mogło być i on coś takiego mały, że zobacz, całość z łóżka, on dobrze, zobacz, umyłeś się. Tak, pod takimi małymi krokami buduje się to poczucie własnej wartości coraz większe, że ja coś w ogóle mogę zrobić. I dlatego coś w ogóle, że zrobiłem, jest bardzo dobrym początkiem, bo jak my pracujemy nad zmianą nawyków odżywania, kto pracuje nad zmianą nawyków odżywania, to jest zmiana na całe życie. I to prawdopodobnie ciągła, bo my będziemy się starzeć i będziemy musieli znowu coś zrobić, coś tam będzie ubywało, mniej ruchu, być może zmniejszenie, na przykład zmniejszona możliwość przyswajania białka z wiekiem jest, więc musimy też te potrawy inaczej dobierać wtedy, jednocześnie bez cholesterolu i tak dalej, tak dalej. Więc jest ciągłe zastanawianie się nad tym, co ja będę jadł właściwie, żebym z tego swojego genotypu wyciągnął jak najwięcej, no bo my też pracujemy nad tym, nie żeby przeżyć 150 lat, tylko jak wszyscy w mojej rodzinie żyją po 33, mamy taką jezusową rodzinę, to my dociągniemy w całkiem niezłym zrobił 50, tak? A nie po 33 złożymy się, tak cała reszta naszych swój genotyp nadwyrężamy, bo swój genotyp też musimy znać. I nasza intuicja, jak już rozmawialiśmy wcześniej, nie jest w tym dobra, bo nasza intuicja nie ma żadnego dostępu do długiego terminu. Ona nie ma pojęcia, co się stanie jutro. Nie ma pojęcia, ona nie, jakby, zwłaszcza system, który odpowiada za nasz głód, nie ma dostępu do tego, że sklep jest otwarty 24 godziny na dobę i możemy tam pójść, tylko nasz rozum ma do tego dostęp. My strategicznie możemy dopiero w długim terminie, emocje chcą, żeby już teraz był spokój.
I dlatego, gdybyśmy w ogóle nie mieli rozumu, to byśmy się po prostu nażarli heroiny i umarli, bo heroina w sumie jest najbardziej szlachetną rzeczą, jeśli chodzi o odpalanie dopaminy. Ona bezpośrednio tam jedzie i tak dalej, ale jest od tego w długim terminie smutno. W sumie od każdego narkotyku, który nam poprawia humor, jest smutno i to samo widzimy z cukrem. Nie wiem, fajnie się jest najeść cukru. Czasami może nawet to zdrowie niż alkohol, chociaż dla wątroby akurat to samo. Natomiast my wiemy, że to w długim to nie rozwiązuje problemów, tylko powoduje, że mnie przeszukujemy i nie buduje poczucia własnej wartości, bo nic z tym nie zrobiliśmy. I dlatego szukanie takich malutkich rzeczy, na które nas stać, które moglibyśmy zrobić, jest sobie bardzo fajną historią. I on o tym pracował, zresztą po raz pierwszy, z tego co pamiętam, kiedyś Bidoy Fok mówił, że trafił na to, kiedy mnisi buddyjscy mówili, żeby rano ścielić łóżko. I ja ten przykład podaję, bo poranne ścielenie łóżka to jest w sumie żaden wysiłek, a naprawdę okazuje się, że dla poczucia własnej wartości wiele zmienia. Po pierwsze, ja jeszcze dobrze nie wstałem, a już osiągnąłem życie. Patrzę na to łóżko, proszę, jakie ładne mam łóżko, jak ja sobie do niego wieczorem przyjdę. No i po drugie, jak wracamy wieczorem, no to o wiele milej jest się położyć do łóżka, które jest takie wyrównione, niż do takiego tam, że Sylwester w Dubaju się tam odbył. Więc ten początek, że zawsze, że jak pierwsze po tym, jak wstanę z łóżka, to się odwracam i ściele, to jest akurat dobry nawyczek. I tu się pojawiła druga sprawa, o której mówił Bidoy Fok. On tego tak nie ujął, co prawda, teraz parafrazuję tę myśl, że w życiu nigdy nie ma 12. Jest zawsze albo za 5:12, albo 5:12. To nigdy nie jest dobra pora na coś. Będę coś robił inaczej, będę jadł inaczej, będę się ubierał inaczej, będę robił coś. I to nigdy nie jest ten moment. I Bidoy Fok mówi tak, mamy takie małe nawyki i chcemy coś z tym zrobić, to powinniśmy je przykleić do czegoś, co w ciągu dnia na pewno robimy. Czyli na przykład, jak stawiam zupę na stole, to wkładam tam jeden listek dziółka. Jak nie chcę całych ziół używać, nie chcę używać świeżych przypraw, innych rzeczy, to tylko jeden. To w sumie to nic nie zmieni, bo ja nie poczuję, ale nawyk, jak ja widzę, że moje ręce coś robią, to pewnie wtórnie, jak już wiem, w psychologii kształtuje się do tego podstawa. Jest to takie bezpieczne, to się poruszamy trochę poniżej radarów naszego wykrywania. To jest tak małe, że nie zwracamy na to uwagi, a jednak kształtuje naszą podstawę, bo jak na przykład wtedy, jak na przykład używamy ziół, to pewnie to oczywiście wyłącznie świeże, bo ten pojedynczy listek nam wpada do głowy, a potem więcej. A z drugiej strony nie jest to też do końca nieprawda. I clue tej całej zabawy polega na tym, żeby znaleźć sobie taką rzecz, znowu trzeba to poddać twoje życie refleksji jakiejś. Wiesz, motywacja wewnętrzna, przepraszam za kolejną dygresję, ale boję się, że zapomnę, to jest ważne. Pacjent musi chcieć wziąć tabletę. To jest w ogóle podstawowa zasada. Ktoś przychodzi i nie chce. Chociaż to też nie jest dobra metafora, bo to dotyczy tego, że ktoś musimy bez motywacji wewnętrznej, zewnętrzna nie zadziała. My możemy wymyślać nawyczki, świnki w lodówce, kartki, milion rzeczy, ale jeżeli ktoś nie chce pracować nad własnym zdrowiem i nad tym, żeby być wydolny, żeby na przykład dla rodziny mieć więcej siły, żeby nie musiała pchać wózków na możliwości, potem na starość za długo, żeby lepiej funkcjonować, być bardziej aktywnym intelektualnie, żeby więcej wycisnąć z tego, co możesz zrobić. Czyli widzisz, bo jak już zostało wielokrotnie powiedziane, zdrowie jest wartością utylitarną. Nie jesteśmy zdrowi tylko po to, żeby być zdrowi. Bo to jest za mało. My jesteśmy zdrowi po coś. Dla innych jesteśmy często zdrowi. Dlatego, żeby jakąś lepszą wersją siebie być, żeby no tam ludzie wymyślają jakieś różne historie lekowe, nie? Więc my po coś to wszystko robimy. I jeżeli ktoś nie zastanowił się, po co on to będzie robił, co by mu to ewentualnie miało dać, albo zastanowił się, ale nic nie wymyślił, bo niektórzy na przykład lubią być chorzy całe życie, wtedy się wszyscy nie zajmują, to mało hała, ty jesteś taki biedny, no tak, no co ja mogę, ja przecież nic nie jem, a zobacz jak ja wyglądam, nie mogę sobie ze sobą, no tak, ty bidulku, ja się utulam, no to wtedy super, jakby nie ma po co. Ale jeżeli ktoś w ogóle nie ma motywacji wewnętrznej, to żadne świnki i inne rzeczy mu nie pomogą. A powiedziałem, że z tabletką, jeszcze będąc dalej w tej dygresji, to nie jest taki dobry przykład, bo tabletka jest akurat klasycznym przykładem na to, jak próbujemy ominąć jedzenie. Czyli ludzie często przychodzą do lekarza, lekarz im mówi, że mają tu na przykład takie badania, takie one tam złe wyszły, jest najczęściej, jeśli chodzi o badania, żeby jedni co innego. I pytanie między wierszami postawione jest takie, czy jest taka tabletka, że ja będę jadł to samo, ale to wszystko jakby się pozałatwia.
No i niestety prawda jest taka, że farmaty jest strasznie słaba. Mi wydaje, że ona jest dobra, bo te reklamy dobrze mówią, ale załatwianie rzeczy tabletką jest jak wrzucanie granatu do łazienki, żeby zabić pająka. Tak jakby ten pająk umrze, ale resztę zdewastujemy. I to samo jest, jedna tabletka zaczyna nakręcać następną. Ile łatwiej, na przykład ktoś wychodzi od lekarza i mówi tak, to ci ten lekarz powiedział, wiesz co, powiedział, żebym pił sok z pomidoru i to podgrzany. No wiesz co, że żadnych leków nie dał, nie? I człowiek wraca, to mówi, co to za lekarz? No właśnie, to za lekarz, nie? To był kiedyś taki dowcip po Jezusie, co zszedł i zaczął wszystkich uzdrawiać dotykiem. I oni wychodzili i mówili, do niczego ten lekarz żadnych leków nie daje, nie? Więc jakby możesz dać komuś rozwiązanie, ale jak to nie jest kolor i drogie, no bo lek musi być drogi, to już my nawet wiemy po placebo, że droższe, to są masę klinik dietetycznych, tam się robi różne historie, typu badania kału, badania mikrobiomu skóry, my do końca nie wiemy, co z tym zrobić zupełnie, nieważne, jak jest drogie, to trzeba w to łoić, bo to tam wiadomo, że na pewno ci coś da. Już nie mówiąc o probiotykach, które w sumie to bierze tam dziwne te... No, probiotyki to w ogóle jest inny temat, nie będziemy o tym rozmawiać. W każdym razie to jakby zbierając ten cały patencik do kupki, my potrzebujemy chcieć to zmienić. I wtedy dopiero szukamy takiego miejsca, do którego możemy dokleić to nasze działanie. Czyli na przykład jak wstaję, to jem. Na przykład moim jednym z pierwszych nawyków, które wprowadziłem, było to, że jak wstaję, to piję szklankę wody. A potem już nawet tak zrobiłem, że przed wstaniem. Niektórzy robią tak, że mieszają sobie w takiej butelce, bo jak się rzucają na łóżku, to żeby tego nie wywalić przy stoliku albo w bidoniku, wodę z miodem i z cytryny. Ale to też trzeba stwierdzić, bo niektórzy nie mogą na pusty żołądek kranu cytryny, bo ich przekręci jak ślimaka posypanego solą, więc albo z miodem, albo samą wodę. Ludzie dobierają i dlatego, że my stajemy potwornie odwodnieni rano. Poranek do godziny 11 jest dla układu krążenia bardzo trudnym momentem w życiu. I zamiast kawę, to lepiej się napić wodę, czy lepiej wpuścić tą wodę tam do środka, żeby ona była i się dopiero wtedy podnosić. To na przykład bardzo wiele zmieniło, ale woda jest za darmo, także się płacić to z kranu, ale no to weź, nie jest kolorowa i się nie nazywa, no to... Nie ma żadnej marki. Nie? Dokładnie, nie ma żadnej marki. Spanie też, my też wiemy, że jak ktoś nie dosypia, to szansa na to, że zrzuci kilogramy jest od razu zmniejszona, bo organizm po prostu nie chce się pozbywać energii, której i tak nie ma, ale spanie, no weź. To za no, proste to jest. Taka sama historia. Tak, no więc to, na tym polega sprawa z nawyczkami. Nawyczki mają trzy główne elementy. Pierwszy jest taki, że to musi być coś malutkiego do 30 sekund, doklejonego to, co masz codziennie, no i musisz zwrócić uwagę, że to robiłeś, żeby się ucieszyć, że po raz kolejny dałaś. No i my tam dokładamy różne nawyczki, żeby właśnie, żeby się napić, że jak pierwsze co jak się budzisz, to popijesz wodę, a dopiero potem patrzysz na telefon, czy nie ma wojny. Albo, że kiedyś taki jeden z facetów opowiadał, że on za każdym razem, jak zrobi siku, to robi 5 pompek na ścianie. I od tych pompek na ścianie zaczęło się, że ten pompek na ścianie to nie jest duży problem, może też nie jest jakieś mega higieniczne, no, ale umówmy się, że lepszy ryc niż nic. A potem już robił na wannie, jak był w domu, te pompki też, żeby było ciężej, a potem zaczął robić normalnie, ale od czegoś my zaczynamy. My zaczynamy od ukonstytuowania swojej tożsamości, która się w ogóle zastanawia nad własnym zdrowiem. Nie przesadnie, ale niestety my wiemy, że rzeczy, które są tanie, szybkie i za darmo, to są rzeczy z lichem. No, wiadomo, że najtańsze jest jedzenie, to się nigdy nie zepsuje, bo by go nie kupiłem. Dlatego właśnie wolimy lodówkę niż szafkę. Tak? Jak coś trzymamy w szafce i nic temu nie jest, to trzeba się dobrze zastanowić, ile się tego je. Dla mnie te nawyczki też są w życiu ważne i ja sporo właśnie a propos tego doklejania rzeczy, ja też od rana mam jakieś swoje takie rytuały i do jednej rzeczy doklejam kolejną, czyli też właśnie najpierw jest pościelenie łóżka przede wszystkim. Ja mam generalnie 25 metrów kwadratowych, jak nie pościelę łóżka, no to ja w nim wyląduję w środku dnia, więc jakby ja mam tutaj jedną przestrzeń do pracy i do spania i do gotowania, więc to łóżko musi być zaścielone. Ja to robię zawsze. Później właśnie to picie wody, nie dotykanie telefonu, ale jakby tego nie można zbudować wszystkiego naraz. Nie można sobie nagle wymyśleć, że od dzisiaj będę mieć perfekcyjny poranek, tak jak Justyna. I dopiero do social mediów na przykład sięgam po 12, ale to zajęło mi wiele, wiele miesięcy, żeby sobie coś takiego zbudować. Powiedz mi, czy ty masz jeszcze jakieś takie nawyczki, od których zaczynałeś, jakieś takie... Pytam tutaj o zdrowy styl życia, które mogłyby zainspirować słuchaczy.
do zmian. Ja mam w ogóle, uważam, że dobrze się sprawdzają te nawyczki. Też mam takie, no moje obserwacje, to wiesz, ja tam jestem jeden i co tam one robią, ale mogę porozmawiać o tym, co klienci robią, jakie robią różne rzeczy. Że na przykład klienci mają takie patenty, że godzinowo używają internetu, no to co już sama powiedziałaś, że jak jest 12, to dopiero możesz. Oczywiście to nie jest tak, że to ci wejdzie za każdym razem, ale i to jest też ważne, co powiedziałaś, że nie wejdzie od razu. My mówimy, że nawyk zostaje po 21 dniach. Powiedzmy sobie wprost, nikt tego nigdy nie zbadał, po jakim czasie zostaje nawyk. A ten patent z 20 dniami, tam z 3 tygodniami de facto, to jest patent. Lat 60. Po jakim czasie człowiek akceptuje przeszczep mentalnie swój. Co się z tymi 21 dniami stało w ogóle w historii świata, że to, że to jakoś przeszło w akceptację nawyków, że już wtedy nie dzieje. W ogóle nie wiem, dlaczego tak jest, ale to nie jest prawda. Raczej obserwacje mamy takie, żeby coś siadło, czyli do takiego poziomu w tobie się zakorzeniło, że jak tego nie robisz, to już czujesz dyskomfort. Myślę, że niektórzy mają takie dobre porównanie z myciem zębów. Mycie zębów to nie jest coś takiego, co musisz zrobić, ale jak nie zrobisz, to tak myślisz, kurde, nie umyłam, nie? Niektórzy nawet nie mogą zasnąć, nie mogą zasnąć, ale pamiętają cały następny dzień, że nie myli poprzedniego dnia i to trzeba coś tam. Nie, to jest coś takiego, co już jakby w tobie jest jako taka immanentna część ciebie, no to jest 18 miesięcy z 1,5 roku orania. Dlatego mówimy, że za pierwszym razem nie wyjdzie, pierwsza wersja nie wyjdzie, druga też nie wyjdzie. I to nieważne, o, nie wyszło to mnie. Nie, raz nie zjadłem marchewki, to już nigdy nie będę jadł marchewki. O, raz nie poszedłem po zakupy, nie wiem, jakieś zdrowcze. Znowu jem na stacji benzynowej coś, co jest w sumie styropianem, a tylko przypomina jedzenie, ale to już mi się nigdy nie uda. Za pierwszym razem się nie uda, za drugim też się nie uda, to się za wieloma razami nie uda, potem się poudaje parę razy, a potem się znowu nie uda, potem pojedziemy na wakacje, czy nie będziemy wiedzieli co jeść, bo jesteśmy na lotnisku, gdzie mało rzeczy jest zdrowych, albo w jakimś miejscu, gdzie w ogóle nic nie jest zdrowe, nie? Ktoś pojedzie do Stanów, to tam widać, że w naszym przeciętnym spożywczaku jest więcej warzyw niż tam w Whole Foodsie. Więc no, jest kłopot z tym, żeby to utrzymać, ale to nic nie znaczy, dlatego że ja wracam i próbuję te klocki układać od nowa, ponieważ jestem osobą, która zdrowo się odżywia. Po prostu tak mam. I czasami mam gorsze momenty, ale nie szkodzi. One są, bo było trudniej, życie było ciężkie, byłem chory, głodny, smutny, coś tam, no rany, ale generalnie jestem osobą, która się dobrze odżywia. I znowu wracam, układam te klocki znowu. Mam takiego znajomego, który ma taką zasadę, że jak idzie do restauracji, to najpierw je jedzenie bez mięsa. Nie patrzy na całą kartę, tylko na przykład najpierw patrzy na to, co nie ma mięsa, ponieważ uważa, a co też jest ciekawe, że jedzenie bez mięsa jest smaczniejsze. Że u nas jedzenie mięsne to takie jedzenie, często w restauracji, do którego nie trzeba się starać. Bo jak jest kotlet rzucony albo stek, to już on się obroni. To po prostu już obok niego może być cokolwiek, bo jak jest kotlet, to się nie czepiaj, bo to reszta jest tylko po to, żeby on nie leżał bezpośrednio na talerzu. Przy roślinach to trzeba się jednak postarać. Dokładnie, jak ktoś robi jedzenie, gdzie nie ma mięsa, to się naftami, już trochę większa gimnastyka, no bo powiedzieliśmy wcześniej, rośliny są po prostu niesmaczne, no więc one nie chcą być jedzone, zresztą kotlet też nie za bardzo. Ono może poza owocami, które chcą. Natomiast reszta nie. I on mówi, że najpierw patrzy na jedzenie takie, które nie ma mięsa w restauracji, żeby ograniczyć swój wybór. Takich potraw jest zwykle jedna albo dwie. Jeżeli one mu naprawdę nie podchodzą, to dopiero patrzy na ryby, ewentualnie jakieś owoce morza. I jeżeli tego tam nie ma, bo coś stara w 9 przypadkach na 10 to wybrać, to dopiero patrzy na resztę. No i tutaj tam generalnie jakieś w dobrej restauracji jest kurczak, choć niektórzy uważają, że kurczak to bardziej jest antybiotyk niż mięso, ale że jak jest kurczak, to w dobrej restauracji je, bo jeżeli w dobrej restauracji jest kurczak, to musi być coś wyjątkowego. Bo w lichej restauracji kurczak jest to wiadomo, jak jest zrobione, tak? Ale jak w dobrej się odważyć zrobić, no więc on ma jakieś takie dużo patentów. Druga sprawa, którą też patrzę, jak jest na przykład w takich miejscach mam takiego znajomego też klienta, co opowiada, że jak jest w miejscach, to gdzieś szwedzki stół, to stara się nie wziąć dwóch rzeczy w tym samym kolorze. I to też jest niezła zabawa. Dlatego, że my bardzo często zawalamy swoje koszyki sklepowe i talerze jedzenia, które jest białe, ewentualnie żółte, chociaż masło powinno być białe, jakby było normalne, tylko żółty kolor nie jest takim prawdziwym masłowym kolorem. Ale białe rzeczy na stole. Jak weźmie coś białego, to już jest koniec. Jedna biała rzecz może być wzięta.
musi być zielona, brązowa, czarna, każde jakie tam są inne i nie może się ten kolor powtórzyć. I dzięki temu nie skupia się, odwraca swoją uwagę od tego, co się będzie działo, to on jest głodny, czy by się chciał nażreć i iść do domu, tylko nie, jak już wziął jedno brązowe, to już więcej nie może. Nie? Nałożył jedną paróweczkę, ona tam miała 2 centymetry długości, bo to jest taki mniejszy. Już brązowe się wyczerpało, już drugiej nie może nałożyć. Nie? Ludzie wymyślają takie śmieszne patenty i wydaje mi się, że dlatego często wprowadzanie zmian w życiu, a zdrowe jedzenie, dobre jedzenie dla mnie się z tym wiąże, polega na tym, że ja też dużo korzystam z wiedzy innych osób. To trochę przypomina taką wagę, że ja mam gdzieś, ta waga jest przychylona w mojej głowie w to miejsce, że lepiej po prostu, dobra, tam nic mi nie będzie, jak zjem trochę, bo przecież najczęściej w krótkim terminie nic nie jest rzeczywiście. A ja po prostu doczytując, dorzucam groszki na tę drugą szalkę, tak żeby ona w efekcie zrobiło się tyle tych nowych informacji, że tylu ludzi dba o to, że się zastanawia, że to na to pomaga, że to warto, że działa, że to w końcu mnie przegibnie i to zajmuje czas. Ja muszę nad tym cały czas pasować, że groszek po groszku, jak ktoś jest wytrwały, to go przegibnie. Wiele osób niestety nie jest. Poza tym, jak sami wiemy, jedzenie ma dużo mitów. No, tak, jedzenie się trudno bada. No, nie możemy zrobić jedzenia placebo, nie możemy udawać, że ktoś zje schabowego, on tak naprawdę zje, coś tylko wygląda jak schabowy, smakuje jak schabowy, ale nim nie jest. Co do jedzenia, trzeba się bardzo zastanowić nad moim genotypem. Co do jedzenia, to my też wiemy, że w sumie no, to wiemy, że alkohol i papierosy bardzo szkodzą, a co do reszty, to się trzeba dobrze zastanowić, to jakie ma preferencje, z jakiej jest rodziny, co się działo wcześniej, co się z tym niego zadzieje, czego, w jakich proporcjach on to jest. Jest strasznie dużo rozkminiania i to nie są takie proste historie. Także, a tymczasem my wiemy, że co roku jakaś moda się pojawia, nie? Że teraz wszyscy jemy olej kokosowy. No, trzeba sobie go pchać w ogóle, we wszystko sobie go pchajmy. Nasmarować się nim trzeba. No teraz jest generalnie moda na posty. Generalnie modny jest bardzo post warzywno-owocowy, ale właśnie dlatego, że on daje natychmiastowy rezultat, na przykład po tygodniu, bo wtedy jesz tylko i wyłącznie warzywa i owoce, żadnego oleju, żadnego mięsa, tylko określone warzywa i owoce, więc w sumie nie musisz się zastanawiać i rozkminiać. Masz powiedziane, że jesz tylko te produkty i wtedy spada ci 5 gramów w ciągu tygodnia. Widzisz. To jest w ogóle fajny patent z tego powodu, znaczy w ogóle to nie jest dobry pomysł, ale przynajmniej z tego, co ja tam się ogarniam, ale w ogóle to jest fajny patent dlatego, że nas gubi często wybór i my to widzimy. To widać nawet nie w jedzeniu, tylko na przykład przychodzimy do domu i tak sobie myślimy, co by tu porobić, czy sobie film obejrzę w internecie, czy co pogram, czy napiszę, czy poskroluję Instagrama, zobaczę, jak tam inne rodziny sobie radzą. Czy coś napisze, co by tu porobić? Co i się robi 23. Nie? I faktycznie nic nie porobiliśmy, bo było tyle do zrobienia, tyle możliwości, że nie mogliśmy podjąć żadnej decyzji. I dlatego na przykład dieta, czy dieta pudełkowa jest tym mega, bo ciężko popełnić błąd wtedy, kiedy po prostu nie masz wyboru. Nie masz wyboru, dostałeś pudełko, ono może nie jest pełne. W sumie nie znam nikogo, kto długo je pudełka, bo pudełko się po prostu nudzą, bo jedzenie musi być. Poza tym są niesmaczne. No to. Dlatego mówię, że na początku się tak jarasz, o pudełka i myślisz, że samo to, że na nie są policzone kalorie ci wystarczy, ale niestety nie. Dlatego, że jak mówią kucharze w Stanach, przepraszam za mój francuski, shit in, shit out. Jeżeli coś robisz ze słabych produktów, to nie może być smaczne, no po prostu nie ma siły. Więc jeżeli chcesz dobrze gotować i dobrze piec i tak dalej, to tylko z dobrych sklepów, z dobrymi produktami, z smacznym, jeżeli robisz mięso, to z naprawdę dobrym mięsem, a komu tam zależy, żeby to było jakiegoś nie wiadomo czego, jak my walczymy cenami w tym pudełkowym rynku. To raczej te pudełka są najczęściej droższe, bo mają wysoką marżę. No ale no, to jest być może prostsza wersja i lepsza i tak zdrowsza niż jedzenie w maku, tyle, że czy w jakimś innym fast foodzie, tyle tylko, że no niestety są niedobre, tak jak sama zauważyłaś. No i to jest duży kłopot z tego, co tak jakby z takim modelowaniem sobie i z utknięciem w tych jednych zasadach. No. I dlatego wydaje mi się, że jednak nic takiej refleksji nie zastąpi. Kurczę, jest... Dużo w kwestii... Odpowiedziałem na twoje ostatnie pytanie? Tak, wiesz co,
Właściwie nie pamiętam już, o co zapytałam ostatnio. Bo już pytałaś mnie o to, ja pytałam się o rytuały, ale odeszliśmy 5 kilometrów. Bo ja chciałem też powiedzieć o tym, że to jest fajnie cały czas pytać i pytać innych ludzi, co oni robią, jakie znajdują sposoby, jak sobie tam wymyślają, jak będą jedli i tak dalej. Ludzie mają dużo kreatywnych pomysłów, a z drugiej strony, no właśnie, mówię, jedzenie ma dużo takich mitów, że to chwila myśmy musieli jeść co innego i to jest, no to jest taki zamysł marketingowy i on się niestety najczęściej nie sprawdza, bo on jest niczym, tylko nie mamy jak zbadać, no to po prostu się zastanowić. Natomiast mamy teraz, z tego co widzę na rynku amerykańskim, wschodzą rośliny krzyżowe, tam będzie amok, jest gruby, bo one tam są antynowotworowe, oczywiście tam część osób zapomniała, że to jest problem, z artystą, to się powinien poważnie zastanowić, nie, to jest nieważne, to brokuły powinny pchać teraz w siebie. Ta idea, że co roku się ludzkość orientuje, że my dopiero znaleźliśmy jakąś roślinę, która nam życie uratuje, ona się będzie powielała i będziemy ją ciągnąć bez końca. No i dlatego no, wiedzy merytorycznej nic w życiu nie zastąpi. No. Dlatego ta twoja profesja taka ważna. No ważne jest, tylko najgorsze jest to, że jest bardzo dużo osób, które oferują szybkie rozwiązania, no bo na szybkich rozwiązaniach się najlepiej zarabia, więc ja nigdy się nie dorobię. No nigdy nie dorobię się milionów. Ale widzisz, powiedziałaś o tych postach. Post jest bardzo, z tego co wiem, bardzo ciekawym zjawiskiem i ludzi to strasznie kręci. Post nas aktywizuje. Post powoduje, że następuje detoksykacja. Tylko na przykład z perspektywy diet jest pewien kłopot z postem, że jak potem zaczynamy jeść, to organizm próbuje wszystko wchłonąć, ponieważ jest tak wyczerpany głodem, że nawet jakbyś się nażarła reklamówek ze sklepu, to on je też wchłonie. On po prostu wszystko, więc to wszystko, co postem zrobiłaś, już nie mówiąc o tym, że jak wsuwasz surowe warzywa, których nie powinno być, zdaje się, w przypadku większości osób więcej niż tam 3/4, bo ci pojedzie po żołądku, to jak już jesteś skręcona na maksa, ale wiesz, my mamy taki dysonans poznawczy, na którym stoi wiele dziedzin terapii, że jak tyle się wycierpiałam, to nie mogło być bez sensu. Tak to się tak musiało na coś przydać, nie? A poza tym no, było też drogie. Post ma ten problem, no wiadomo, że są osoby, które nie dojedają, robią go regularnie i tak dalej, to tak jest, ale najlepiej potem wrócić do normalnego jedzenia, tylko że właśnie tego, co normalnie byśmy nie wchłonęli, po poście zaczyna być, to wsiąka w nas wszystko, bo tam jest pusto, tam jest po prostu jak na westernie, taka równina i krzaki cię przewalają, to są po prostu organizmy wszystkiego. I po tym poście, to ja wiem, że są takie piękne historie, że on potem zjadł ziemniaka i płakał nad tym ziemniakiem, bo to bogactwo smaku, to jest po prostu objaw umierającego z głodu organizmu, który chce ziemniaka zjeść i skórkę i wylizać olej z patelni i talerz zjeść i obrót. I to wszystko potem w nas zostaje. To jest duża wada postów właśnie, że one mają ten pierwszy moment, który jest całkiem niezły, taki detoksykacyjny, ale w efekcie niestety odjadanie niweluje podobno, bo ja też znowu cytuję teraz panią, on niweluje ten patent, który był na początku. I ten no ale sama mówisz, tak? Stanie się euforyczny, zrobiłem coś trudnego, jem te owoce, mogę pokazać, dobrze wygląda na Instagram. O, dobrze, owoce to dobrze wyglądają na Insta. To jest tryb żywność fotograficzny i jedziesz. No, dokładnie. Wszyscy mówią, brawo, trzymamy kciuki, super, ale jesteś dzielna i tak dalej. Nie? I potem się kończy, robisz takie fum i po prostu wszystko w twoim organizmie. Ty jakby przez dwa dni się nie załatwiasz, bo twój organizm każdą kalorię na takiej podstawie, na taką specjalną półeczkę. Dokładnie mówi, drugi raz się na to nie nabierzemy. Teraz już będziemy przygotowani, to będzie czekało i tak dalej, i tak dalej. No, tylko widzisz, to jest trudne, bo pomimo tego marketingowego amoku, to właśnie tak jak sama powiedziałaś, no nie, ciężko się dorobić na tym, jak ty mówisz, żeby się uspokoić i normalnie jeść, tak? Mhm. Normalnie jeść. No niestety takie normalne podejście racjonalne i zdrowe do zdrowego stylu życia, czyli nawet zjesz tą pizzę raz na jakiś czas, no to nie, no, to się nie klika aż tak dobrze w internecie. O wiele lepiej pojawiają się szalone przemiany, które się wydarzyły z dnia na dzień, a jeżeli my wpychaliśmy w siebie paróweczki przez ostatnie 20 lat, no to nie możemy oczekiwać, że będziemy wyglądać jak szczypiorek, jak go w ogóle nie tykaliśmy. No to pewnie, się nie stanie przez no pewnie noc. Że wiesz, tych teorii, które tam bazują na genotypach jest dużo i co chwilę ja coś takiego czytam, albo tam na przykład ostatnio czytałem, że organizm powinien mieć przerwy, czyli że dużym wrogiem jest pojadanie cały czas, czyli jak jem, to jem, a potem już nie jem.
albo to, że od momentu, kiedy wstaniesz i coś pierwszą rzecz włożysz do ust, do momentu, kiedy pójdziesz, do momentu, w którym przestaniesz jeść, może być więcej niż 10 godzin, czyli jest 10 godzin aktywności, która jest przeplatana jedzeniem i 14 w ciągu doby, w których nic do żołądka nie wkładasz, tak żeby on się zdążył oczyścić. Masz jakieś mikroposty i są jakieś takie pomysły. Ludzie powinni się trochę poobserwować, jak to działa, ale na pewno bez jakiegoś takiego, wydaje się, szaleństwa, że to się nagle okazuje właśnie, że, coś, że te magiczne przemiany. Profesor Tracy Mann, która zbadała diety, powiedziała, że zresztą napisałem w książce, wszyscy moi ja, że diety po prostu nie działają. Że zwłaszcza te takie najbardziej restrykcyjne, zresztą jak takie diety, które głównie chudniesz dlatego, że się odwadniasz, no to to już w ogóle są super, ale zwłaszcza te, które są sprzedawane w kubkach i tak dalej, ona mówi, że tam 95% osób wraca do poprzedniej wagi, a te, które nie wracają, to tak jak powiedzieliśmy na początku, to są po prostu pasjonaci diet. Oni już do końca życia, nie powiem, że mają korekcję, ale że oni po prostu do końca życia patrzą to jedno. Każdy kęs jest istotny. A to do pewnego stopnia jest fajne, od pewnego nie, no bo wiesz, też kalorii nie policzysz, tak? 100 gramów cukru z orzeszków to jest co innego niż 100 gramów cukru z landrynka, bo orzeszki trzeba pogryźć i tak dalej, więc samo trawienie część tych kalorii spali, a z landrynka nie, więc proste liczenie kalorii to nie jest dobry do końca pomysł. Myślę, trochę więcej wiedzy do tego. Ale ona mówi, że 95% osób w ciągu 2 lat wróci do większej wagi albo do poprzedniej przynajmniej. To w ogóle ona mówi, że to nie ma żadnych wątpliwości, czy jakaś dieta zadziała. Ona nie, chyba że ktoś chce schudnąć na ślub. Nie schudnąć, tam robi sobie zdjęcie, że jest ładny, że do końca życia mu zostanie, a potem pum i wraca do tego, co było do tej pory. No to jeszcze jestem w stanie rozumieć, chociaż eksperymentować na własnym zdrowiu. Kurde, natomiast to jest trudna bardzo refleksja, no bo to tak jakby moja praca w ogóle nie miała sensu. Bo ty się nie zajmujesz, bo ja się zakładam, że twoja praca się nie zajmuje wymyślaniem komuś, co po 2 miesiącach przestanie to robić. Tylko, że on po prostu zostanie przy jakimś zdrowym nawyku, że zostanie na tym, że patrzy, co u mnie leży na talerzu, co to jest, ile tego jest, co to właściwie, dlaczego ja to jem. Albo co teraz powinienem zjeść, jak ja to jem, a już ostatnio to jadłem tyle razy. Znaczy to jest w ogóle dobrze, że to kolejny raz jem, a nie jadłem czegoś, a też powinienem dostarczyć. Tak są, żeby raczej mieć świadomość tego, co się na moim talerzu dzieje. Ile tego mięsa w sumie dla mnie powinno być, by było dobrze, a ile warzyw, czy nie za dużo, czy jadłem coś innego. No to są takie, żeby to nie było podparte tylko intuicją, która w sumie, jak wiemy, intuicja mówi prosto. Pusto i słodko. Pusto i słodko jest dobry. Pączek, a to jest ostatnia rzecz, którą człowiek, Bóg jednego dnia stworzył pączki. Tak? No, wiemy, że dalej nic nie trzeba było robić i wystarczy. Ale żeby z nią, z tą intuicją trochę negocjować, bo jak to zrobimy bezmyślnie, no to bezmyślnie wiemy, co się dzieje. Mijamy talerz z pączkiem i za którymś razem tego pączka nie ma i się z przerażeniem orientujemy, że go nie ma, bo go zjedliśmy. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy to się stało, nie? Bo jechaliśmy na autopilocie. Wiele osób sprzedaje takie diety kubeczkowe. Opisałem chyba ten przykład, Winfrey zainwestowała w ten biznes diet kubeczkowych i wszyscy się z niej śmiali, a ona bo powiedzieli, że diety nie działają. Ale potem wystąpił księgowy firmy Weight Watchers, która sprzedaje te kubeczki, które działają, bo ludzie kupują po 4 abonamenty. Czyli naraz. Czyli jakby wiedzą, że przestaniesz to jeść, to koniec. No to że po prostu, no, więc jak mówimy, że diety działają, przynajmniej jak mówi dyrektor finansowy tej firmy, to on mówi zupełnie co innego niż pacjenci, bo dla niego działająca dieta to właśnie taka, która nie działa. Że ty zjesz, znaczy będziesz pula te kubki, wychudniesz na tym. I wrócisz. Bo znowu, my, wracając do twojego pierwszego pytania, my sobie, które brzmiało, dlaczego mamy kłopot z tym, żeby zrzucić wagę. Większość osób na świecie powiedziała, że nie miałaby nic przeciwko, żeby zrzucić 1/3. To akurat jest proste, by chce uciąć nogę, ona rośnie i w sumie na wadze będzie widać od razu, ale że 1/3, żeby zrzucić. Tymczasem okazuje się, że my nie możemy dowolnie zrzucać wagi, że w naszym organizmie jest jakaś waga, poniżej której obniżanie tej wagi poniżej tej wartości jest skupione wielkim cierpieniem i organizm poczeka na każdy możliwy moment, żeby do niej wrócić. Czyli załóżmy, ja bym ważył tam 120 kilo, a sobie zaważę, że będę ważył 70. No i chudnę tam sobie, chudnę, odżywiam się zdrowo, ruszam się. To też znowu
przypadek z tą otyłością jest takim przypadkiem nierzadko estetycznym, bo znowu jak pokazują badania, to nie jest tak wcale dobrze być wyjątkowo chudą osobą, bo na przykład chude osoby częściej chorują, o czym się nie mówi. To nie otyłość jest głównym problemem, tylko brak ruchu. Można być trochę przy kości, ale póki się człowiek rusza, to naprawdę niewiele mu zaszkodzi. Problem jest taki, że to jedno najczęściej idzie w parze w drugim, czyli otyłość jest efektem pewnego złego stylu życia, nie tego, że ona jest w ogóle sama w sobie. Zdaje się, jakieś badania pokazywały tutaj czary z mleka, więc to może być niczym niepoparte i potem zrobisz adnotację do tego podcastu, to było nieprawdą w nim. Pizzo, zgadzam się ze wszystkim. 5% najbardziej otyłych osób na świecie umrze z powodu otyłości. Cała reszta po prostu dlatego, że się nie rusza przy okazji. Nie chodzi, nie, bo tam nie trzeba jakoś biegać w triathlon, tak dalej. Generalnie zły, jak to się ładnie teraz mówi, siedzenie to nowe palenie. Tak, my siedzimy i po prostu nic z tego nie wynika, a jednak kiedyś, nawet jak się tą sarenkę chciał zjeść, to trzeba było trochę tę pułapkę na nią zostawić, czy ją pogonić. Więc my, organizm lepiej funkcjonuje, jak trochę się rusza. I teraz my ze 120 chcemy zrzucić 80, bo ktoś nam powiedział, że będziemy ładnie wyglądać, 70. I dochodzimy do 80, koniec. 120, 110, potem 100, potem 90, 80, koniec. I po prostu już jemy tam po prostu 2 kalorie dziennie, oblizując pudełko po tiktakach, ale dalej to nic nie daje, bo nasz organizm po prostu utknął na naturalnej na siebie masie. I teraz możemy poddać się dramatycznej głodówce, wyglądać jak śmierć na chorągwi i zjechać do 72, powłócząc nogami i czołgając się do łóżka wieczorem i wystarczy jedna impreza firmowa. I jest 82 od razu. Dlatego, że dla organizmu naszego naturalną masą dla niego jest 80. I ludzie, którzy się tym zajmują, mówią, że my nie możemy wymyślić, ile my będziemy ważyć do pewnego momentu. Bo po prostu jak zaczniemy normalnie funkcjonować, to ona nam się obniży i sobie tam zostanie, gdzie miała być. Pytanie jest takie, ile czasu ja bym musiał być na... Bo teraz zobacz, ja mogę ważyć 72 kilo. Jakiś mój kolega może ważyć 72 kilo. Dla niego to jest waga normalna, a dla mojego organizmu, on uważa, mój organizm, że zaraz umrzemy z głodu. I ja zjem sobie Happy Meala albo to innego gdzieś wesołego, jakiegoś fajnego, cudowego i on zje. I on od tego nie przytyje, a ja momentalnie przytyję od tego. Dlatego, że jestem poniżej swojej wagi, która miała być normalna. Więc mój organizm będzie chciał odrobić, a on normalnie pójdzie, przepraszam, ale rozmawiamy o takich rzeczach, więc pójdzie do toalety i jego organizm powie, nie potrzebujemy tego. Tak, nie potrzebujemy więcej. To oczywiście jakość tego jedzenia to jest inna sprawa, ile tam jest witamin i tak dalej, ale błonnika, ale nie potrzebuje. A mój powie, to jest byle co, ale lepszy ryb niż nic. Czyli wniosek też z tego taki, żeby nie skupiać się nadmiernie na cyferkach, na wadze? I... Nie możesz tego zrobić, tak? Nie możesz nad tym przejąć kontroli. Raczej patrzymy, w którym momencie nasz organizm zaczyna wyhamowywać i on sobie tam zostaje. I jak zaczynamy myśleć, że jakby było jeszcze 5 kilo mniej, to by było fajnie, to musimy się liczyć z tym, że to też zrobiła profesor Tracy Mann, te badania, która się zajmuje dietami. Bo ona zadała takie pytanie, gdybym ja wytrzymał gdzieś na 70 kilogramach, to jak długo ja musiałbym tam wytrzymać, że mój organizm zapomniał, że chciał ważyć 80 kilo? I odpowiedź na to pytanie jest, nie wiem. Dlatego, że wszystkie badania do tej pory pokazują, że wystarczy nawet po 2 latach komuś dać więcej jedzenia i on wraca do 80. Więc wymyślanie sobie, ile ja będę ważył, no jest przejawem szczerego optymizmu. Jak wcelujemy powyżej tego, co nasz organizm będzie łatwo, ale poniżej, to jest... Kurczę, no musiałbyś to wytłumaczyć niektórym kobietom. To jest strasznie trudne, bo każdy by chciał ważyć 59, każda kobieta chciałaby ważyć na przykład 50 kilogramów albo 59, byle nie 60, więc... No i się bierze, tam są na to zastrzyki teraz takie, że się bierze, zdaje się teraz staniały w ogóle dla cukrzyków i to nieważne, że jest ci niedobrze, ale ważne, że dobrze wyglądasz, nie? No, to tam, ja wiem, że ludzie sobie z tym radzą i kombinują w taki sposób, ale my to literalnie tego jedzenia nie traktujemy jako też z takiego humanistycznego punktu widzenia jako swojego jedzenia, tylko jako pracę nad sobą, szacunek do siebie, zastanawianie się, kim ja dla siebie jestem, traktowaniem siebie jako kogoś, kogo kocham, a nie kogoś, na kogo nie chcę zwracać uwagi, bo on nie spełnia moich oczekiwań. Taki sam efekt mamy w chirurgii plastycznej, to zaczyna poprawiać, to nie może przestać, tak? Mu się nos nie podoba, ale w imieniu nos, no to już w sumie to już
teraz patrzy, to i ucho już nie bardzo. Nie? I tak jedno nakręca drugie. W dietach mam to samo. Jedno nakręca drugie i tak dalej, więc potrzebujemy też trochę głosu rozsądku, czyli niekiedy nie można już nic dodać, jak mówi poeta, ale kiedy już nie wypada nic odjąć, to już zaczyna wyglądać źle. Bo niektórzy, umówmy się, no niewiele osób jest na świecie, które są mega szczupłe, wyglądają dobrze. Większość nie wygląda, no nie, przede wszystkim nie wygląda kogoś, z kim się nie boisz iść na randkę, bo jak zacznie szybciej oddychać, to się przewróci. To my chcemy kogoś, kto tam na przykład w trakcie seksu nie trzeba będzie go reanimować. Więc no tak, tak. Mhm. Szkoda, że czas nam się już kończy, bo jest jeszcze jakieś 100 tysięcy rzeczy, o które chciałabym się ciebie zapytać, a jak zadam kolejne pytanie, to jeszcze posiedzimy tutaj parę godzin, ale niestety twój czas się też kończy. Chciałabym odesłać słuchaczy tego podcastu do twojej książki Wy Wszyscy Moi Ja, no bo tam szerzej poruszasz ten temat, więc ja generalnie polecam wszystkie twoje książki, ale tę w szczególności. Powiedz mi, czy udzielasz się gdzieś w internecie, czy można znaleźć cię tylko i wyłącznie w twoich książkach i audiobookach? Mam jakieś udawane profile social mediowe, w których z żenującą częstotliwością coś publikuję, ale staram się, żeby było takie miejsce, to takie miejsce, w którym jeżeli gdzieś się coś pojawi, ten podcast, to ja tak wszyscy, którzy chcą wiedzieć, co tam się ostatnio pojawiło, a nie chcą googlać za każdym razem i tak dalej, to żeby sobie mogli w tym miejscu znaleźć. To w sumie służy jako taki lejek. Natomiast staram się więcej czytać o wiele. Mam zawsze dużą presję przed takimi spotkaniami jak to, bo się staram obryć, żeby nie było, że coś tam mój umysł odsumował od brzegu i nie wraca już długo z mgły, więc większość czasu spędzam na czytaniu i nie jestem jakąś mega aktywną osobą, nie mam vloga, bloga i tak dalej, ale są szale, są bardzo wyraźne. Jest też moja strona internetowa, na której tam wrzucam jakieś rzeczy, no a książki to tam w sumie są wszędzie dostępne, też Państwu polecam. Tak naprawdę moja ma zupełnie, on tam zupełnie przypadkiem znalazł się rozdział o żarciu, ale on się znalazł rozdział głównie z tego powodu, że zajmowałem się mikrobiomem i bardzo mnie fascynowało to, że jak mamy jakąś biofaunę w organizmie, których to komórek podobno jest 4 razy więcej niż naszych własnych, więc masa tych bakterii. Zacząłem sobie wyobrazić, że człowiek to jest taki statek kosmiczny, na którym jeżdżą bakterie. Nim kierują i on tak idzie i próbuje. I że one mogą się na przykład, jak są przyzwyczajone do jedzenia eklerków, i potem my z nich rezygnujemy. To jest bunt poważny w ogóle. One w ogóle zaburzają wydzielanie dopaminy. W ogóle, gdzie jest eklerki, gdzie są? Dawajcie eklerki. Dokładnie. Było nas 40 miliardów, zostało tam na przykład 37. Sytuacja jest nagląca, tak? I ja tak chodzę potem i szukam tych eklerków, nie wiem dlaczego. Więc nawet z tego powodu jest tylko, że ta nasza załoga statku, która na nas siedzi i próbuje dojść do ładu, a te bakterie przecież odkładają za jakość skóry, potem i tak dalej. Więc jest wiele historii związanych z mikrobiomem ciekawych. My nie do końca wiemy, jak nimi manipulować wbrew temu, co nam niektórzy mówią, ale wiemy, że one są istotne i że one są i że one tam się domagają tego, co było do tej pory, więc to jest jakby kolejny powód, dla którego zmiana na przykład z nawyków żywieniowych jest taka trudna, bo my tam mamy całkiem spore osiedle, gdzie jest, jak powiedziałem, więcej komórek niż naszych, one po prostu one wyrosły na tym innym. A każdy z nas lubi to jedzenie, które jak był mały, bo mu się dobrze kojarzy. I one też chcą. Więc tam jest poważna historia się odbywa. No ale jak powiedzieliśmy, ty pewnie też powtarzasz, jedzenie kiszonek bardzo pomaga. Może nie jest to mega sexy, ale a ostatnio ale stało się coraz bardziej sexy. Ostatnio coraz bardziej w modzie. Tak samo jak jedzenie roślin jest bardziej w modzie, tak samo jedzenie kiszonek też jest bardziej w modzie. Tak. Będę tam nie przesadzić, ale generalnie tak, tak. Nie przed randką może. Ładnie. Miłosz, bardzo ci dziękuję. Jedzenie randkowe to jest dobry temat na Jakbyś chciał kiedyś podjąć, to ja jestem bardzo otwarta. Nie, ja się nie znam, tylko mówię, że w ogóle generalnie taki chwytliwy, nie? Tak to zjeść, żeby coś tam. Ktoś ostatnio napisał książkę, nie znam jej, więc nie wiem, czy dobrą książkę polecam. Nazywa się chyba Happy Foods. I jest cała książka o tym, które jedzenia pomagają, żeby nie być smutnym i nie mieć depresji. Ale nie takie, że tam bezów się najem i tam kupię
półlitrowe lody i pół litra Baileysa na to naleję i puszczę sobie sezam serialu i już w połowie tych lodów i w połowie serialu jestem gotowy. Tylko takie normalne, na przykład tam jakieś orzeszki podobno lepiej korelują z wydzielaniem dopaminy. Realnie nie muszę sobie pomysł. sprawdzić. No, mnie zdrowe jedzenie uszczęśliwia. A jak nie chodzę na siłownię, to czuję dyskomfort, ale to dopiero się wydarzyło po paru latach. No właśnie, tak. Dlatego ja też wiem, że my szukając tych wszystkich informacji w internecie, ja sam cię na tym łapię. Szukam czegoś, tak od zakrystii ten cały wysiłek może obejść. Tak inni mówią, że właśnie bardzo się starali, ale jest taki sposób, że ja wezmę tabletkę i to się po prostu samo zadzieje, nie? I mnie się czasem, po pierwsze, wiemy, że satysfakcja jest w życiu z rzeczy, które nam przychodzą z trudem, a ich efekt jest niepewny. W związku z tym nie możemy sobie trudu odejmować. Jednak to, że przepracowaliśmy ten trud, pomaga, że potem trochę bardziej doceniamy też ten efekt. Jakby ktoś nam od razu powiedział, na przykład chodź na siłownię, to jest co innego, ale ta cała walka, którą przeszliśmy, to nie tylko chodzimy na siłownię, ale jesteśmy dumni w ogóle, że chodzimy na siłownię. Więc droga bardzo pomaga docenić efekt. Tego nigdy nam tabletki nie dadzą. Dlatego na różne rzeczy i proste rozwiązania. I to jest jedna rzecz. A druga, dlatego zaczynamy właśnie od sensu zdrowego jedzenia. Czyli po to ja chcę się odżywiać, jakoś zwiększyć szansę, żeby mnie nie pokręcić tam odwrotnie. Czyli, że albo dla rodziny, albo dla miłości, albo że chcę pisać lepsze rzeczy, albo lepiej śpiewać. Jest to jakiś głębszy sens mojego wysiłku. Odpowiadam na pytanie, po co ja to w ogóle robię? Właśnie dlatego, żeby się nie zniechęcić, żeby nie pojawiła się taka sytuacja też, o której już wielokrotnie się pojawia. My rezygnujemy wtedy, kiedy ból robi się większy od sensu. Kiedy ból robi się większy od sensu, to my rezygnujemy. I dlatego jakby na przykład ktoś napadł moje dziecko na ulicy i będzie je bił, to ja go zawsze obronię, bo w przypadku obrony dziecka ból nigdy nie jest większy od sensu. Ale jeżeli na przykład ja chcę coś zjeść, zaczyna robić się ciężko, ja mówię, nie, to już po co się tak męczyć? To jest w sumie dobre pytanie, po co się tak męczyć? Jak, nie wiem, poznał kogoś, jakąś dziewczynę, się w niej zakochał, tam chodził do niej, chodził dookoła, tam jakieś kwiaty, tam chodził z torbą na siłownię, nie, jednak ona nie leci na tych siłowni, to potem bym się dwa razy pod jej oknem przed postojem, żeby coś zwróciła uwagę, to ja do niej mówię, cześć, tam ty mogę cię prosić o chodzenie, a ona mówi nie. I ja wtedy mówię, a jak nie, to nie. To znaczy, że mi nie zależało. Tak? Znaczy, jak przy pierwszej porażce ja przestaję, no to wiadomo, tak, że dziewczyna jak mówi nie, to znaczy, że może, jak powiedział poeta, jak mówi może, to znaczy, że tak, a jak mówi tak, to znaczy, że to nie jest dziewczyna. Więc tak samo mamy tutaj, jak mnie zależy na tym, żebym ja był zdrowy, to mnie nieważne jest, że mi się nie udaje. Znaczy, ja po prostu to nie był dobry pomysł. Był za duży, zły, nie takie jedzenie, w złym sklepie, powinienem inne. Może pudełka, a może nie pudełka. Może muszę znaleźć miejsce, gdzie mi będzie to jedzenie smakowało. Czyli jeżeli mam zdrowe, albo względnie zdrowe, nie, że już wszystko, tam jest wszystko, ale już tam raczej zdrowe niż czyli takie, to chyba właśnie w swojej książce pisałeś, że trzeba próbować różnych rzeczy i sprawdzić, co się klei. Tak, rzucać wszystkim o ścianę i patrzeć, co się przyklei. A nie, że jak mi się za pierwszym razem nie udało. Nie, to był w ogóle zły pomysł, tak? No, na przykład z dziewczyną, gdybyśmy my tak reagowali jako gatunek, to byśmy już wyginęli. To właśnie ta cierpliwość nakładuje, że ona powie nie, ale ja jednak tam próbuję jednak wyłapać u niej jakiś taki słabszy dzień intelektualnie, że mi się ją uda poderwać i jak już powie, że już potem jak już jest, już jest, nie? Ewentualnie to już tam się zbiła. I tak samo z tym jedzeniem. Jak ja chcę po prostu zmienić swoje nawyki i pierwsze nie zadziała, to nic nie znaczy. To zadziała siódme albo jedenaste, ale generalnie przez samo próbowanie ja się robię lepszy. I nie od czasu do czasu, tylko cały czas. Jak wiem pizzę, to nie szkodzi. Ja mogę na kolację znowu zjeść co innego, albo nawet na śniadanie zjeść co innego. Jakby zaczynam od nowa, to się resetuje wszystko. Dokładnie się mówi, że spazmatyczny Herkules osiągnie mniej niż pracowita mróweczka. Ja mówię, że codziennie po prostu troszkę, codziennie troszkę. Co by to mogło być, co by mogło pomóc, co ja mogę jakoś robić inaczej. Podobnie z chodzeniem na siłownię. Jak pójdę raz na miesiąc na 20 godzin na siłownię, to nie zrzucę, ale jak codziennie się ruszę trochę, to no będę wyglądał lepiej, będę się czuł lepiej. Dlatego my raczej przeceniamy, co możemy zrobić, jak mamy te momenty zwyżkujące do motywacji,
a nie doceniamy tych malutkich, mróweczkowych, takich dokładanych w życiu, które możemy zrobić codziennie, nie namęczając się zbytnio. A właśnie takich malutkich rzeczy powinniśmy często szukać, małych sukcesów. Mogliśmy się nażreć, a jednak nie zjedliśmy kolacji i sobie jutro za to zjemy bardzo dobre śniadanie. Że mogliśmy wybrać co innego, a wybraliśmy co innego i że to też było smaczne. Albo że znaleźliśmy nową półkę w sklepie, gdzie nie chodziliśmy do miejsca, tam się okazuje, że tam kolorowe warzywa. Że, na przykład dokładnie, są jakieś kolorowe jedzenie, które można też sobie pojeść i ono jest wchodzone. Więc tego Państwu życzę. Ja generalnie w ogóle nie jesteś dietetykiem. Nie znasz się na temacie, a moim zdaniem wypowiadasz się na ten temat o wiele inteligentniej niż wielu internetowych specjalistów. Dlatego ja powinienem zostać. Może powinieneś zostać coachem żywieniowym. Bo przecież każdy chce schudnąć. Tak. No. Myślę, że tak. No tak powiedziałem, że większość osób 30% by nie pogardziła, tak? Ciemno, nie? Mhm. Miłosz, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś dla mnie czas, przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Ja linki do Twoich mediów społecznościowych zostawię w opisie na moim blogu i w opisie tego odcinka. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja się kiedyś zobaczyć i pogadać. Ja też dziękuję, wszystkiego dobrego Tobie i wszystkiego smacznego. Państwu też życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz krótką chwilę, zostaw ocenę i krótką recenzję, jeżeli słuchasz mojego podcastu w aplikacji Podcasty na iPhonie, a jeżeli słuchasz go w Spotify, to dodaj mój podcast do subskrybowanych. To tylko chwila, a dla mnie to bardzo dużo znaczy, bo dzięki temu mogę docierać do nowych osób. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to możesz go również udostępnić w swoich mediach społecznościowych albo wysłać się swojej przyjaciółce albo przyjacielowi. Dziękuję Ci jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w poniedziałek.